Bardzo Państwu dziękuję za pozostanie. Nazywam się Agata Sotomska i koordynuję projektami edukacyjnymi w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. W takim telegraficznym skrócie opowiem Państwu o naszych zasobach i o tym, na jakich zasadach udostępniamy filmy. Prawdopodobnie dla wielu z Państwa Polski Instytut Sztuki Filmowej to jest tylko taka instytucja, która zajmuje się dofinansowywaniem czy to produkcji filmowej, czy projektów filmowych i to prawidłowe skojarzenie. Natomiast oprócz tego prowadzimy od 2008-2009 roku programy edukacyjne. Naszymi sztandarowymi programami jest Filmoteka Szkolna i Akademia Polskiego Filmu. Dodatkowo ta działalność edukacyjna PISF-u to jest upowszechnianie dostępu do polskiej kinematografii. Instytut daje dofinansowania na rekonstrukcję cyfrową filmów. Bardzo szkoda, że tak rzadko można je oglądać w kinach, poza tak naprawdę premierami zrekonstruowanych cyfrowo filmów, ale możliwością obejrzenia tych filmów właśnie są programy Filmoteka Szkolna i Akademia Polskiego Filmu. Do kogo te projekty są skierowane? Jeżeli chodzi o Filmotekę Szkolną, to jest program dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2009 roku wszystkie te szkoły w Polsce otrzymały bezpłatnie pakiety zawierające 55 filmów dokumentalnych, animowanych i fabularnych. Akademia Polskiego Filmu to z kolei program skierowany do przede wszystkim studentów. Odbywa się obecnie w 5 miastach w Polsce i również studenci mogą zaliczać przedmioty ogólnouniwersyteckie, chodząc właśnie na pokazy polskiej kinematografii i na wykłady. Ale Akademia Polskiego Filmu jest również dostępna dla wszystkich osób, które są zainteresowane kinematografią, polskim filmem fabularnym, bo Akademia Polskiego Filmu na tym rodzaju filmu się koncentruje. Jeżeli chodzi o udostępnianie filmów, to w Filmotece Szkolnej są takie dwie możliwości. Jest to właśnie ten pakiet DVD, o którym wspomniałam, od 2009 roku obecny w każdej szkole ponadpodstawowej w Polsce, ale od tego roku wprowadziliśmy również możliwość oglądania filmów przez internet w systemie VOD. Wszyscy nauczyciele mogą się zarejestrować na stronie Filmoteki Szkolnej. Jak to wygląda, zaraz przedstawię. A to są przykładowe filmy. Obecnie w Filmoteka Szkolna oferuje 121 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy są podzielone w zestawy tematyczne, bo nam nie zależało na stworzeniu po prostu biblioteki polskiej kinematografii, ale chcieliśmy te filmy w pewien sposób sproblematyzować. I tak na przykład film Hydrozagadka może być w lekcji zatytułowanej Gorzki śmiech na historii, temat rozdroża historii, Człowiek z marmuru, czy Wokół narodowych stereotypów i film Eroika. Ale również wiedza o kulturze, jak Wesele i przy lekcji film wobec innych sztuk. Tutaj kolejne propozycje, filmy dokumentalne, jak Defilada Andrzeja Fidyka w lekcji bez komentarza. Filmoteka Szkolna to też filmy współczesne. Tutaj jednym z przykładów jest Pora umierać w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej i animacja Tomasza Bagińskiego zatytułowana Katedra. Filmoteka Szkolna to, tak jak mówię, filmy przez internet, filmy w pakiecie DVD, ale wychodzimy z założenia, że podstawowym miejscem na odbiór filmu to jest kino. Stąd Akademia Polskiego Filmu zaprasza właśnie w 5 miastach do kin. Razem ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, w zasadzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty realizuje projekt Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. To jest edukacja filmowa w kinach w 40 miastach w Polsce. Od 2 lat projekt ten wchodzi w rodzinę Filmoteki Szkolnej. Filmy w Filmotece Szkolnej dostępne są tylko dla szkół, tak jak powiedziałam wcześniej, natomiast wszystkie materiały, które są dostępne na stronie zarówno Filmoteki, jak i Akademii Polskiego Filmu, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób. Scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze, artykuły, recenzje filmowe, wykłady filmoznawców. My staramy się, żeby te wszystkie filmy, które u nas się znajdują, prezentować w szerszym kontekście, także
odsyłam do tych materiałów, ich jest naprawdę kilkaset, zarówno na stronie Filmoteki Szkolnej, jak i na stronie Akademii Polskiego Filmu, z tym, że na stronie Akademii Polskiego Filmu w chwili obecnej mamy tylko wykłady filmoznawców. Od września ruszy zupełnie nowa wersja strony internetowej i wtedy będą tam dostępne recenzje, plakaty, fotosy do tych wszystkich filmów, które w programie Akademii Polskiego Filmu wchodzą. I właśnie tak to wygląda na stronie Filmoteki Szkolnej. Państwo mogą pobierać w formie PDF-u analizy filmoznawcze, artykuły i recenzje, ale również scenariusze lekcji. Właśnie w momencie, kiedy uruchomiliśmy Filmotekę w 2009 roku, wyposażyliśmy wszystkie szkoły w takie broszury z analizą filmoznawczą, bo wydawało nam się, że to wystarczy do tego, żeby ta edukacja filmowa w szkołach mogła zaistnieć, ale okazało się, że bardzo potrzebne są scenariusze lekcji, które w sposób metodyczny pokazują, jak te tematy można wprowadzić do lekcji. Ja się też bardzo cieszę, że w nowej podstawie programowej na poziomie już podstawowym języka polskiego jest obowiązek zapoznania się z dziełami polskich reżyserów. Także w tym momencie Filmoteka Szkolna stwarza możliwości, daje dostęp do tych filmów, a jako że jest obecna w każdej szkole, to tutaj nie powinno być problemu z wykorzystaniem tych materiałów. Można też oglądać wykłady filmoznawców, można też oglądać takie krótkie etiudy stworzone przez studentów łódzkiej szkoły filmowej, które w pewien sposób odnoszą się do tych filmów, które mamy w Filmotece Szkolnej, do tematu, który te filmy reprezentują. I te krótkie etiudy również można wykorzystać do omówienia na zajęciach lekcyjnych. I krótki przegląd, tak wygląda strona Filmoteki Szkolnej. Jak Państwo się zalogują, jeżeli jesteście nauczycielami na stronę, to macie dostęp do tych wszystkich filmów, ale myślę, że bardzo ciekawą formą pracy jest to, że możecie wykopiować interesujące Was sceny z filmu. Nie można tych scen pobrać na komputer z jasnych względów, natomiast one są dostępne w Waszym panelu, w panelu nauczyciela. I możecie też tworzyć wtedy swoje indywidualne lekcje, do których można podpiąć takie wykopiowania, jak również można podpiąć wszystkie materiały, które są dostępne na stronie Filmoteki Szkolnej, jak również i te Państwa własne materiały można wgrać do nas na serwer, co umożliwia Państwu szybszą organizację pracy, lepszą organizację pracy podczas lekcji. Dodatkowo, jako że Filmoteka Szkolna to też jest bardzo dużo filmów fabularnych, których z reguły nie ma czasu oglądać w szkole, stworzyliśmy taką możliwość, że mogą Państwo stworzyć konta dla uczniów i uczniowie w tym momencie zapoznają się z filmami w domu, czyli ten system odwróconej lekcji, który myślę tutaj idealnie się sprawdzi. System tworzenia kont jest bardzo prosty, ale też cieszy mnie to, że uczniowie wykazują już zainteresowanie polską kinematografią. Rejestrować się mogą nauczyciele. Nauczyciele później tworzą konta uczniów, ale jak się okazuje, sami uczniowie tak garną się do tych filmów, że chcą się zarejestrować na konta nauczycielskie. Już kilka razy mi się zdarzyło, że rozmawiałam w szkole, weryfikując, czy dany nauczyciel faktycznie pracuje, a okazywało się, że to jest uczeń czy uczennica. Wtedy po prostu odsyłamy ich do nauczycieli. I tak skrótowo o tym, czym jest Filmoteka Szkolna, poza udostępnianiem filmów. Zależy nam na tym, żeby nauczyciele, jak i uczniowie byli w stanie do tych filmów w jakiś sposób się odnieść. Dlatego też oferujemy zajęcia dotyczące historii polskiej kinematografii. Zajęcia te są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Także z każdego zakątka Polski można tutaj się zalogować na stronę. Tak samo Akademia Polskiego Filmu spełnia te zadania. Dodatkowo dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani wykorzystaniem filmu na przykład na godzinach wychowawczych, przygotowaliśmy projekt Filmoteka Szkolna Kinoterapia. To jest idealne rozwiązanie właśnie do poruszenia wszystkich tych problemów, które mogą dręczyć młodzież na godzinach wychowawczych z wykorzystaniem filmu. I projekt Filmoteka Szkolna Akcja to jest
działanie, które pomaga Państwu pracować z filmem właśnie podczas zajęć lekcyjnych, ale też przybliża młodzieży polską kinematografię, pokazuje, jak można pisać recenzje filmowe i jak można tworzyć filmy. To są takie kursy dla początkujących. Od tego roku akademickiego realizujemy w ramach Filmoteki Szkolnej studia podyplomowe dla nauczycieli pod nazwą START. Są to studia prowadzone w Warszawskiej Szkole Filmowej i nauczyciele, którzy uczestniczą w tych studiach, zyskują wiedzę zarówno na temat historii polskiej kinematografii, ale przede wszystkim umiejętności dotyczące realizacji filmu i tego, jak później te umiejętności wykorzystać w pracy z uczniami. To nie jest tak, że Państwo tylko uczą się kręcić filmy, ale również ciągiem dalszym jest realizacja projektu w szkole z uczniami. Oczywiście te wszystkie projekty są możliwe tylko dzięki szerokiemu partnerstwu, które prowadzimy, bo nie jest to tylko działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale przy każdym z tych projektów pracuje jakaś instytucja partnerska, jest to Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest to Fundacja Generator, Warszawska Szkoła Filmowa i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. I jeszcze tak odnośnie podręczników cyfrowych. My już w zasadzie mamy opracowane wszystkie te filmy, 121 filmów. W każdym filmie są wybrane sceny do analizy, które są dokładnie opisane. Są zarówno pod kątem filmoznawczym, jak i pod kątem metodycznym i z chęcią tymi opracowaniami gotowymi będziemy się dzielić. Jeżeli są Państwo zainteresowani edukacją filmową, to też zapraszam na stronę Filmoteki Szkolnej, tam w zakładce współpraca można znaleźć kontakty do naszych nauczycieli liderów, bo mamy taką siatkę współpracujących nauczycieli w całej Polsce, w każdym województwie i oni służą wsparciem, jak również współpracujemy z licznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, z bibliotekami pedagogicznymi i do nich też się można zwracać. Mogą też Państwo zamawiać dla swoich rad pedagogicznych szkolenia. Mamy przygotowany pakiet 11 szkoleń dotyczących wykorzystania filmu w edukacji na różnych przedmiotach i na różnych poziomach. I to by było na tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, jest kontakt, więc jeżeli są Państwo zainteresowani edukacją filmową, to zapraszam.